Cześć, witam Cię w bajkowej krainie. Dzisiaj przeczytam Ci bajkę. Tak, właśnie Tobie, ale zanim do tego przejdziemy, sprawdź, czy subskrybujesz mój kanał i zostaw łapkę w górę. Więc zaczynajmy! Bajka pod tytułem Magiczny las źródeł światła. W dalekiej krainie, ukrytej za górami i lasami, istniał tajemniczy magiczny las, którego źródła światła oświetlały ciemność nocy. W tym lesie zamieszkiwały małe stworzenia o imionach Luna, Iris, Rej i Milo. Każde z nich miało swój unikalny dar, zdolność kontrolowania różnych elementów natury. Luna panowała nad księżycowym światłem, Iris kierowała tęczowymi promieniami, Rej rozpalał ciepłe promienie słońca, a Milo zawiadywał iskrzącymi gwiazdami. Pewnego dnia magiczne źródła światła zaczęły słabnąć, a cień smutku zalał kolorowy las. Stworzenia były zaniepokojone, gdyż wiedziały, że jeśli źródła światła zgaśnie, ta cała kraina pogrąży się w ciemności. Postanowiły wyruszyć na poszukiwanie przyczyny problemu i przywrócić blask ich ukochanego lasu. Na swojej podróży spotkały mądrego starca lasu, który przekazał im tajemnicze wskazówki. Musiały odnaleźć trzy magiczne kamienie. Kamień księżyca, kamień tęczy i kamień słońca. Te kamienie skrywały sobie moc, która mogła przywrócić blask magicznym źródłom. Pierwszym kamieniem, który musiały zdobyć, był kamień księżyca. Udali się na szczyt wysokiej wieży, gdzie czekały na nich próby i wyzwania. Luna odkryła, że jej odwaga i wiara w siebie pozwoliły zdobyć kamień księżyca. Teraz mogła użyć swej magicznej mocy, by oświetlić drogę dalej. Kolejnym wyzwaniem było odnalezienie kamienia tęczy. Iris była pełna determinacji, aby znaleźć ten kamień. Jednak była świadoma, że musi nauczyć się cierpliwości i współpracy, by przejść przez ukryte labirynty i barwne wyzwania. Gdy w końcu odnalazła kamień tęczy, jej serce rozpromieniało się z radością. Ostatni kamień, kamień słońca, był najtrudniejszy do zdobycia. Rej musiał zmierzyć się z mrocznymi cieniami lasu i swoimi lękami, aby dotrzeć do ukrytej groty. Tam wśród płomieni, świec, Rej znalazł kamień słońca, a jego serce zapłonęło płomieniem nadziei. Kiedy przyjaciele wrócili do magicznego lasu, złączyli swoje moce i użyli kamieni, by przywrócić blask źródłom światła. Nigdy wcześniej las nie wydawał się tak piękny i pełen energii. Ostatecznie stworzenia zrozumiały, że moc tkwi nie tylko w magii, ale przede wszystkim w więziach, które je łączą. Ich przyjaźń, wzajemne wsparcie i zaufanie pozwoliły im pokonać trudności i przywrócić harmonię w magicznym lesie. I tak Luna, Iris, Rej i Milo kontynuowali swoją niezwykłą przygodę, chroniąc magiczny las, źródeł światła i dzieląc się jego blaskiem z całym światem. I to już koniec na dzisiaj tej bajki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się podobała. Już niebawem wrócisz na mój kanał, aby wysłuchać kolejnych. Cześć!